Co mają wspólnego łyżwy z czasów dzieciństwa, o których nawet nie pamiętamy, z brakiem awansu zawodowego? No pozornie nic. Ale jeśli mnie posłuchasz, to dowiesz się, że mogą w kwestii awansu zawodowego mieć znaczenie kluczowe. Wyobraź sobie puste lodowisko. Uznajmy, w dużym uproszczeniu oczywiście, że jest ono symbolicznym wyrazem stanu bycia męskiego organizmu o imieniu Kazik, który to Kazik przybywa właśnie na służbowe spotkanie, do którego przygotowywał się intensywnie całą noc. Kazik spożył rano dobre śniadanie, wypił kawkę i pełen dobrych przeczuć odbija właśnie identyfikator w czytniku przed wejściem do firmy. Kazik jest rzetelnym pracownikiem. Bardzo sumiennie zebrał wszystkie wymagane dane i zestawił je w namiętnych, kolorowych, excelowskich tabelkach. Na końcu wydrukował i obindował raport dotyczący sprzedaży firmowych słoików w województwie podkarpackim w miesiącu kwietniu 2022 roku. Wie, że od zaprezentowania tego raportu zależy jego awans na wyższe stanowisko. Kazik wita się na korytarzu ze swoim szefem, który zaprasza go do swojego biura i prosi o przedstawienie raportu. I tu rozpoczyna się etap zdarzeń dla nas najistotniejszych. Kazik stanął właśnie na swoim symbolicznym, pustym lodowisku. Jest dobrze przygotowany. Otwiera raport, czyli symbolicznie wysuwa prawą łyżwę, by posuwistym ruchem pomknąć w kierunku pewnego awansu. I tu, kochany mój odbiorco, dzieje się rzecz dziwna. Kazikowi zamglił się na chwilę wzrok, zatrzęsły ręce i gdy miał już wypowiedzieć pierwsze zdanie, się zaciął. Zdziwiony szef, chcąc pomóc, podsuwa mu szklankę wody. Kazik wypija łyk i wypowiada kilka zdań, po czym znów milknie. Jego wzrok staje się rozbiegany, a dłonie spocone. Łyżwa ani drgnie. Lodowisko pozostaje nienaruszone choćby jednym piruetem, a Kazik po chwili przeprasza szefa i wychodzi. Co się właśnie wydarzyło? W momencie, gdy Kazik otworzył raport, jego podświadomy umysł załączył mu stary program z dzieciństwa. Choć Kazik ma 40 kilka lat i jest ojcem trójki dzieci, w momencie prezentacji raportu zmienia się w 7-letniego chłopca, któremu tata kupił nowe łyżwy, by zabrać go na lodowisko i nauczyć jeździć. Mały Kazik, aż za bardzo chętny do jazdy, nie słucha taty i wyrywa się na lód. W momencie pierwszego ślizgu, gdy nabiera tempa, traci równowagę, przewraca się i uderza głową w taflę lodu. To doświadczenie zapisuje się w jego podświadomym umyśle w połączeniu z emocją lęku, który jako zacięcie odpala się automatycznie w takiej sytuacji, jak chociażby prezentacja raportu. Za każdym razem, gdy Kazik mógłby rozpocząć odważne szusowanie po zawodowym lodowisku, umysł wyłącza mu pewność siebie i rzuca go na lód. Kazik dzięki temu żyje, bo przeżył pierwszy upadek, ale jest sprawczo martwy. Kaziku, ale też Kazimiero, bo tak samo dotyczy to kobiet. Jeśli doświadczasz niewyjaśnionego dla siebie zachowania, którego źródła nawet nie kojarzysz z konkretnym wydarzeniem z przeszłości, to posłuchaj, co można z tym zrobić, by to zmienić. Po pierwsze, uświadomić sobie, że utrata pewności siebie w pewnych sytuacjach nie jest niezmienną cechą własną, na którą jest się skazanym, i podjąć decyzję o stanięciu do zmiany wzorca. Po drugie, namierzyć w podświadomości wibracyjne ślady starego doświadczenia powiązanego z utratą pewności siebie. Po trzecie, połączyć się z podświadomym zapisem i objąć go świadomością. Po czwarte, poruszyć stare emocje i je wyciągnąć, przeżyć je w ciele, co odkoduje stary zapis. Po piąte, od którego się zaczyna tak naprawdę, obudzić stan bycia bez opisanego zjawiska, czyli w uproszczeniu, poczuć, czym jest pewność siebie. Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania, to odezwij się, a poprowadzę Cię w tym procesie krok po kroku i pomogę namierzyć, przetransformować i wygasić zjawisko.
To spowoduje, że osłabnie jego moc oddziaływania na ciebie. Jeśli nie zabraknie ci wytrwałości w pracy transformującej, to w pewnym momencie zauważysz, że w podobnej sytuacji nie odpala ci się już podświadomy program. Odkryjesz dzięki temu pokłady pewności siebie i odżyjesz, a któregoś dnia awansujesz. Nazywam się Sylwia Wawrzyniak, prowadzę procesy żywej transformacji, w trakcie których namierzamy i uświadamiamy sobie podświadome wzorce, schematy, struktury, blokady, rany emocjonalne, po to, by się uwolnić od ich wpływu, wyzwolić energię i wykreować nowy stan bycia. Bo by czegoś nowego doświadczyć, potrzebujesz się tym stać.